Był 21 czerwca roku pańskiego, 1488, dzień przesilenia letniego. Słońce świeciło jasno nad zieloną doliną, gdzie leżała niewielka wioska. Racimir, młody chłopak o jasnych włosach i niebieskich oczach, bawił się ze swoimi przyjaciółmi na polanie. Jego rodzice, prosty rolnik i jego żona pracowali na polu obok. Życie było spokojne i szczęśliwe. Nagle, z hukiem i krzykiem pojawiła się grupa Wikingów na swoich łodziach. Byli to okrutni najeźdźcy z północy, którzy plądrowali i palili wszystko na swojej drodze. Zanim Racimir zdążył zareagować, Wikingowie zaatakowali jego wioskę. Podpalili domy, zabijali ludzi i zwierzęta, grabili dobra. Racimir biegł do swojego domu, by ratować swoich rodziców, ale niestety było już za późno. Zobaczył ich leżących na ziemi, zakrwawionych i bez życia. Wikingowie śmiali się i wykrzykiwali coś po swojemu. Racimir poczuł ogromny ból i gniew. Przysiągł sobie, że odnajdzie morderców swoich rodziców i ich pomści. Kilka dni później do spalonej wioski dotarli rycerze królewscy. Mieli za zadanie zbadać, co się tu stało i zebrać informacje o Wikingach. Przeszukiwali zgliszcza i szukali ocalałych. Ku ich zdziwieniu znaleźli jednego, Racimira. Chłopak ukrywał się pod resztkami swojego domu. Był głodny, spragniony i osłabiony. Jeden z rycerzy, Kazimierz, podszedł do niego i podał mu wodę i chleb. Racimir spojrzał na niego podejrzliwie i nieufnie. Nie chciał mieć nic wspólnego z obcymi ludźmi, ale Kazimierz był uprzejmy i życzliwy. Opowiedział mu, że jest rycerzem królewskim i że chce mu pomóc. Zaprosił go do swojego obozu i zaproponował mu, żeby pojechał z nim do Zamku Królewskiego. Racimir na początku się sprzeciwiał. Nie chciał opuszczać swojej ziemi i swoich wspomnień, ale z czasem uświadomił sobie, że nie ma innego wyboru. Jeśli chciał przeżyć i spełnić swoją przysięgę, musiał zaufać Kazimierzowi. Racimir i Kazimierz wyruszyli w drogę do Zamku Królewskiego. Mieli przed sobą wiele dni podróży przez góry, lasy i rzeki. Racimir był ciekawy świata, którego nigdy wcześniej nie widział. Kazimierz był doświadczonym podróżnikiem i opowiadał mu o różnych miejscach i ludziach, które napotkał na swojej drodze. Pewnego dnia zatrzymali się w małej wiosce, gdzie mieli odpoczywać i zaopatrzyć się w zapasy. Wioska była przyjazna i gościnna. Ludzie zaprosili ich na ucztę i zabawę. Racimir był zachwycony. Zaprzyjaźnił się z kilkoma dziećmi z wioski i bawił się z nimi w różne gry. Kazimierz też dobrze się bawił. Znalazł sobie towarzystwo wśród miejscowych kobiet i mężczyzn. Rozmawiał z nimi o polityce, handlu, jak i wojnie. Wszystko szło dobrze, dopóki nie pojawił się problem. Okazało się, że wioska była pod wpływem lokalnego szlachcica, który żądał od niej wysokich podatków i haraczy. Szlachcic był okrutny i bezwzględny. Nie dbał o dobro ludzi, tylko o swoje bogactwo i władzę. Kiedy dowiedział się, że w wiosce są obcy rycerze, postanowił ich zatrzymać i zmusić do służby. Wysłał swoich ludzi, by ich pojmać. Racimir i Kazimierz nie zamierzali się poddać. Postanowili bronić siebie i wioski przed szlachcicem. Zorganizowali opór i stawili czoła napastnikom. Kiedy Racimir i Kazimierz zobaczyli zbliżających się ludzi szlachcica, wiedzieli, że muszą działać szybko. Nie mieli czasu na ucieczkę ani negocjacje. Mieli tylko swoje miecze, łuki i kilku sprzymierzeńców z wioski. Postanowili stawić czoła napastnikom i walczyć do końca. Zajęli strategiczne pozycje na obrzeżach wioski i czekali na sygnał do ataku. Kazimierz był dowódcą i koordynował ich działania. Racimir był jego prawą ręką i wykonywał jego rozkazy. Byli gotowi na wszystko. Kiedy ludzie szlachcica dotarli do wioski, zostali zaskoczeni przez zasadzkę. Racimir i Kazimierz wystrzelili z łuków kilka strzał, które trafiły kilku z nich. Następnie wyskoczyli z ukrycia i rzucili się na resztę. Walczyli zaciekle i odważnie, nie dając się przeważającej sile przeciwnika. Ludzie szlachcica byli zdezorientowani. Nie spodziewali się takiego oporu ze strony prostych wieśniaków i obcych rycerzy. Niektórzy z nich uciekli, inni zostali zabici lub ranni. Tylko nieliczni stawiali opór. W końcu po krwawej walce Racimir i Kazimierz zwyciężyli. Ostatni z ludzi szlachcica zostali pokonani lub pojmani. Szlachcic sam nie brał udziału w walce, tylko obserwował ją z bezpiecznej odległości. Kiedy zobaczył, że jego ludzie przegrali, uciekł na swoim koniu. Racimir i Kazimierz byli ranni, ale żywi. Odnieśli wielkie zwycięstwo nad szlachcicem i uwolnili wioskę spod jego jarzma. Byli dumni ze swojej walki i wdzięczni za swoje życie.
Po walce Racimir i Kazimierz zeszli do wioski, gdzie byli witani jak bohaterowie. Ludzie dziękowali im za obronę i uwolnienie. Zaprosili ich na ucztę i zabawę. Racimir i Kazimierz przyjęli zaproszenie z radością. Byli głodni i spragnieni. Podczas uczty Racimir i Kazimierz opowiadali wieśniakom o Wikingach, którzy zaatakowali ich wioskę i zabili rodziców Racimira. Chłopak opowiedział im o swojej przysiędze, że ich pomści i odnajdzie. Wieśniacy wysłuchali ich uważnie i ze współczuciem. Zrozumieli ich ból i gniew. Sami też stracili wiele przez szlachcica. Racimir i Kazimierz pożegnali się z wieśniakami i wyruszyli w dalszą drogę. Mieli przed sobą jeszcze wiele dni podróży przez różne krainy. Podróżowali przez góry, lasy i rzeki. Podziwiali piękno i różnorodność przyrody. Widzieli wiele zwierząt i roślin, których nigdy wcześniej nie widzieli. Czasem spotykali też innych ludzi. Kupców, pielgrzymów, żołnierzy. Z nimi wymieniali się informacjami i towarami. Pewnego dnia zatrzymali się na nocleg w lesie. Rozbili namiot i rozpalili ognisko. Zjedli prosty posiłek z chleba, sera i owoców. Rozmawiali o swojej podróży i o tym, co ich czeka w Zamku Królewskim. Racimir był ciekawy zamku, który nigdy wcześniej nie widział. Kazimierz opowiadał mu o nim z dumą. Powiedział mu, że zamek jest jednym z największych i najpiękniejszych w Polsce. Racimir słuchał z uwagą i podziwem. Marzył o tym, żeby poznać króla i królową. Marzył też o tym, żeby zostać rycerzem królewskim i służyć im wiernie. Kazimierz zachęcał go do tego marzenia. Powiedział mu, że jeżeli będzie pracował ciężko i uczył się dobrze, to ma szansę na spełnienie go. Powiedział mu też, że on sam będzie mu pomagał i uczył go wszystkiego, co sam wie. Racimir podziękował mu za te słowa. Powiedział mu, że jest mu bardzo wdzięczny za jego pomoc i przyjaźń. Powiedział mu też, że ufa mu i szanuje go. Kazimierz odpowiedział mu tym samym. Powiedział mu, że jest dumny z niego i z tego, jak się rozwija. Powiedział mu też, że uważa go za swojego syna. Tak rozmawiali do późna przy ognisku. Potem położyli się spać pod namiotami. Nie wiedzieli jednak, że nie będą mieli spokojnej nocy. W środku nocy zostali zaatakowani przez rozbójników. Była to grupa złoczyńców, którzy grasowali po lesie i napadali na podróżnych. Wykorzystywali ciemność i zaskoczenie, by zaatakować Racimira i Kazimierza. Chcieli ich zabić i zabrać im wszystko. Racimir i Kazimierz obudzili się na hałas i krzyki. Szybko chwycili za swoje miecze i wyszli z namiotów. Zobaczyli kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. To byli rozbójnicy z bandy Czarnego Wilka, która grasowała po lesie i napadała na podróżnych. Dowiedzieli się, że Kazimierz był szlachetnym rycerzem i postanowili ich zaskoczyć w nocy. Nie spodziewali się jednak, że napotkają taki opór. Wtedy na pomoc przyszła im łowczyni imieniem Eliza. Eliza była w lesie na polowaniu i usłyszała hałas. Zobaczyła rozbójników i postanowiła pomóc Racimirowi i Kazimierzowi. Z łuku wystrzeliła kilka strzał, które trafiły wrogów w kluczowe miejsce. Następnie dołączyła do walki z mieczem w ręku. Razem z Racimirem i Kazimierzem pokonali rozbójników i ocalili się. Gdy opadł kurz bitewny pomiędzy Racimirem, Kazimierzem a Elizą, wywiązała się rozmowa. Racimir zaczął opowiadać o tym, jak Wikingowie napadli na wioskę, w której mieszkał, i ją spalili, zabijając przy tym jego rodziców. Eliza, to okropne, co się stało z twoimi rodzicami. I jak zamierzycie pomścić ich śmierć? Racimir. Zmierzamy do Zamku Królewskiego, gdzie mamy nadzieję, że nasza historia zostanie wysłuchana przez króla i otrzymamy pomoc w walce z Wikingami. Eliza. A co z wami? Kazimierzu, dlaczego pomagasz Racimirowi? Kazimierz. To był mój przyjaciel. Potrzebuje pomocy, ja mu pomagam. Razem przeszliśmy wiele i wiem, że zrobiłby to samo dla mnie. Eliza. To piękne. Chętnie was wspomogę w waszej walce. Racimir. Dziękujemy, Elizo. Twoja pomoc na pewno będzie nam bardzo przydatna. Kazimierz. Ale musisz uważać. Wikingowie są bardzo niebezpieczni i nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć swój cel. Eliza. Nie martw się. Potrafię zadbać o siebie. Ale musimy się śpieszyć. Wikingowie nie przestaną działać, dopóki nie będą mieli całej naszej ziemi. Racimir. Masz rację. Ruszajmy w drogę. Ciąg dalszy nastąpi.